Witam serdecznie. Na moim streamie. Na mojej transmisji internetowej. Dobra. Tak jak mówiłem, dzisiaj gramy w czołg. Ja nie słyszę. Nie oszukuj mnie, Monsetalia. Po prostu, bo to się może bardzo źle skończyć, wiesz, na dłuższą metę. Wiesz, co mówię o kłamcach? Wiesz, co mówię o kłamcach? Wiesz, co mówię o kłamcach? Serio, nie wiem. Witajcie, śmieszkowa rodzino. Czy śmieszek Przemek dzisiaj streamuje? Ważna dla mnie informacja. Dobra. Słuchajcie, gramy dzisiaj World of Tanks i kilka rzeczy chciałbym. Po pierwsze, będę jeszcze o tym wspominał oczywiście, ale po wpisaniu wykrzyknik WOT na czacie znajdziecie link do rejestracji, z którym zgarniecie ten oto czołg. Cromwell B. Jest to 6 tiru Elite Medium Tank, z którego się fajnie snajpi. Polecam. Jednak to, co najważniejsze... Znaczy nie, to jest najważniejsze, ten kod. Korzystajcie z niego. Na górze macie mój cel zarejestrowanych kont. I po osiągnięciu 300 robię przewrót w przód. Nagrywam przewrót w przód, tak? Tyle. To jest informacja, którą chciałem się z wami podzielić. To po pierwsze. Po drugie, mamy klan Generator Frajdy Gen F. Zapraszam was do dołączenia do mojego klanu na klanóweczkę. Zapraszam. Przewód przed czołgiem zrobisz? Spróbujemy zaraz, ponieważ chcę zrobić team training, ok? Wziąć największą mapę, jaka jest możliwa. Kurczę, nie, jakie były największe, ale chyba, czekaj, Klondike chyba było do... Tak, Klondike ma na przykład 60 graczy. I chcę zrobić kilka ciekawych rzeczy, na przykład chciałbym zrobić wieżę z czołgów. Chciałbym zobaczyć, jak wielką wieżę uda się zrobić z czołgów. Wszędzie znaleźć odpowiednie miejsce. Tutaj jest sporo jakby wzniesień, więc na pewno się uda coś zrobić dobrze. Nie trzeba być w klanie, żeby dołączyć chyba do tego pokoju jak coś. To też jest ważna informacja. No, ale najpierw sobie ogramy random battle. Sztyk, sztyk. Pisze, ocie ciul, chyba 10 lat nie widziałem World of Tanks. No, ja gram na nowym koncie. Zarejestrowanym specjalnie, żeby z moim kodem zarejestrować, że znaczy wszystko działa. I ten Cromwell jest dobry. To jest dobry czołg. Roleplay czołgowy, spoko, możemy zrobić, jak będziemy grać. Czy będzie coś z World of Warships? Zobaczymy. Czy grałeś kiedyś w WOTA? Kiedyś grałem. Ale teraz gram na nowym koncie. Na potrzeby streamowania. Dlatego mamy tego Cromwella, ponieważ wykorzystałem bonusy z mojego linku. Dobra. Random battle. Idę grać. Wczoraj i dzisiaj trochę grałem, żeby sobie przypomnieć co i jak. Zaraz wam wszystko przedstawię. Dropy są w trakcie oglądania? Żartujesz? Jak to działa? Co daje twój kod twórcy World of Tanks? Nie mam kodu twórcy, mam link do rejestracji nowego konta. A profity są takie, że dostajesz ten oto czołg, który będę teraz grać. Kurde, nie działasz to dropy. Ty, to ja powinienem połączyć konto w takim razie swoje. Vertigo, dziękuję za suba. Dobra, i będę musiał też rozdzielczość gry przykręcić, żeby mój komputer OBS wytrzymał. Bo OBS streamuje na tym samym komputerze, na którym gram. Więc gra u mnie wygląda
spoko, ale OBS troszkę tnie, więc zaraz to ogarniemy. Dobra, więc tak, o co chodzi w World of Tanks? Wybierasz sobie czołg i to jest fajne, bo w tym takim najprostszym trybie jakby są po prostu dwa teamy i możesz sobie wybierać każdy historyczny czołg. Znaczy to jest chyba podzielone na nowe czołgi i stare czołgi. I to jest tak naprawdę jedyne rozgraniczenie chyba w tym trybie. O, dobra, kurde, czekajcie, ja muszę zacząć myśleć, bo ja... Fuck, to było bardzo głupie z mojej strony. Natomiast lubię... To jest mój ulubiony tryb, bo jest najbardziej arcade'owy. Można zrobić na przykład tak, że... O, nie widzieli mnie? O kurwa, dobra. Jesus. Chciałem się wkraść. Widzieli mnie już chyba wszyscy. Nie, nie, proszę, 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 proszę. Ty wiesz, że grasz na boty. Tak, to jest nowe konto. O mój Boże. Tak, no i właśnie jak w Sniper Elite dostajemy animację tego, jak mi rozerwało jaja. Świetnie. Wracam do garażu. Stary mojej dziewczyny zawsze gra w hełmofonie. Ale co, ma jakby... Czekaj, ma taki hełmofon, którym się komunikuje? Polski VR. Dobra, czekajcie, zmienię trochę ustawienia do streamowania. O. I full screen. Apply, dobra. Czym jest hełmofon? Taka czapka czołgisty, tłumaczą. I guess jest to w jakiś sposób prawda. Rodzina Śmieszków zawiodła się twoją grą. Lobotomia nastąpi za 30 minut. Dobrze. Jestem gotowy. Idź po hełmofon. Czekajcie, spróbuję zrobić coś najbliżej hełmofonu, jak mogę stworzyć z rzeczy, które mam tutaj dostępne. I to chyba tylko po prostu czapka z daszkiem, którą mogę założyć. O, w ten sposób. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Tak będzie git. Nie masz może takiej uszanki zimowej? Nie, wiesz co, ominął mnie ten trend milenialski. jestem mężczyzną milenialsem, który nie ma uszanki w domu. Czy to nie szokujące? Dobra. Kask do roweru? Ty! Czekaj, tylko jak ja wtedy będę słuchawki miał? Okej, okay, dobra, czekaj. Czekaj. Okay.
To kolor to nie czołgisty, tylko pilota. Bo to jest na okazję, jakbym na minę wjechał. Przeciwpancerny, jakby. Wtedy stanę się pilotem przez kilka sekund. Okej, próbuję czegoś nowego. Okej, z tym mi się uda. Czekaj, mój Cromwell jest dalej w battle. Co? Friend request dostałem? Oh shit. Dziękuję. No nie, wszyscy mnie teraz zapraszają. Dobra, w sumie co będę akceptował? No dobra, niech ci będzie. Mój Cromwell jest dalej w walce, ponieważ oni dalej walczą tam, gdzie ja. W sumie zrobiłem to chyba w pierwszej minucie walki, więc nie dziwię się, że mnie taki los czekał. Tomek Polska? Jestem ogromnym fanem. Dobra. Oj, sorry, że kliknąłem. W D-Day kliknąłem. Wracaj, chcę normalne tryby. O cholera. Spokójcie się. Dobra, czekajcie, robimy... Nie, najpierw robię jeszcze random battle. Chcę jeszcze raz zagrać. Zagram... Co my tu mamy? O! Polski czołg! Nie, tu jest polski czołg. Okej. Okay. Słuchajcie. Pokażę wam polskie tech tree. Bo jest polskie drzewko. I możesz tak, słuchaj. Tier 5. Lecisz tak, Zadymka, Burza, Gowika, Kilana, Gonkiewicza i na samym końcu jest Błyskawica. No więc... Okej. Okay. Zaczek 60 TP się nazywa? Lewandowskiego? Widzicie to? Nie wierzę. To jest prawdziwe? Czy to jest prawda? Dobra, okej. Okay. To nie tego Lewandowskiego? Żartujesz! Powinno być tego Lewandowskiego. Nie, jakby nie, jaki inny Lewandowski się tak zasłużył naszemu krajowi, ale... Dobra, dawaj to. Okej. Okay. Zróbmy wjazd polskim czołgiem. Moim celem będzie wytrzymać do... Nie umrzeć do końca rundy. Uczepię się czyjegoś tyłka i będę po prostu... Będę po prostu takie chipshoty strzelał, to jest mój cel. Jedna z moich ulubionych rzeczy w tej grze do tej pory to chowanie się za większym czołgiem, jakimś tam, kurde, heavy. I po prostu działam jako jego pistolet, nie? Jako jego secondary weapon. Chowam się za nim, co chwilę tego tak wyskakuje i... Wieksa pisze, pamiętaj, że możesz strzelać do swoich. O, dziękuję, bohaterze. O. Dobra. Ani, nie ma friendly fire. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, jest Otsu. Japoński. Jaki fajny mały bąbel. Ej, dobra, to jest mój kumpel, nie? We are bonded. Jesteśmy jak dwa kurczaki, które właśnie się wykluły. Oddam za niego życie. Czemu muszę? Sojusz. Okej, okay, więc tak, generalnie kluczem w tej grze jest nie machać za dużo lufą. Ponieważ jak widzicie, ten zielony takie kółeczko wokół celownika to jest rozstrzał. Im dłużej trzymam lufę, tym rozstrzał jest mniejszy, nie? Im mniej nie ruszam. Więc kluczem jest tutaj, żeby nie ruszać się zbyt gwałtownie, mieć kontrolę, być zimną jednostką. Ty, gdzie on jedzie? On głupi jest? Przepraszam, on mądry jest?
Kościół, tam jedziemy. O Jezu, on będzie atakował flagę! Dobra, ten tryb można wygrać albo eliminując wszystkich przeciwników, albo przejmując flagę. I Japończyk robi atak na flagę. Jadę z nim. Zdajmy te okulary, muszę widzieć, muszę mieć jasny obraz. Muszę oddać za niego życie, jeśli będzie taka potrzeba. Ej, my to robimy. O cholera. Uważaj, 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 tam jest cruiser. Ale walka tytanów. Dobra, przepraszam, miałem oddać za ciebie życie. Czy ta lufa jest skierowana w moją stronę? Nie, dobra. A, bo to jest... Dobra, to jest... machine gun, dobra. O nie. Ej, robimy to. To się dzieje. Dawaj, 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 chodź. Dawaj tam. Jedziemy dalej. Gdzie on się ustawia? Tam nikogo nie ma. Dobra, robię rajd sam. C, możesz przeładować niepełny magazynek? Dzięki za info, nie wiedziałem o tym. Wcześniej grałem... tylko czołgami... z armatami. Przytrzymaj Z. To jest skam jakiś. Co się stanie, jak przytrzymam Z? Ej, robię to. Robię to, nie? Wjazd na chatę. O kurde, oni też nam robią capture. Boże, ocalcie, proszę, naszą bazę. Ej, dobra, nasz się szybciej ładuje. Schowaj się. Dobra, bez kolegi pojechałeś? Kolega nie chciał. Tu się schowam. Chociaż to wygląda, jakby się miało zawalić od... A, dobra, dobra, to nie jest dobre miejsce do schowania się. Jadę za... tutaj. W krzaki, jestem mały, mogę w krzaka się schować. Polak w krzakach, let's go! Perfekt. Okej, chyba jedzie. Fiat 3000! Nie, daleko są jeszcze. Nikt się nie interesuje. Okej. Teraz powiedzcie mi, znawcy, czy ktoś może mnie wykryć, kiedy tak stoję w krzakach i nie strzelam? Czy musi podjechać blisko, zobaczyć mnie jakoś z innego kąta? Z dużo majtam tu. Dupę widać. To musiał od tyłu, musiałby od dupy strony podjechać, nie? Czyli tak to nie zobaczy mnie. Gąsienicę ci minę. Gąsienica wystaje, schowaj tą gąsienicę. Okej. Myślę, że zdecydowanie bliżej musi podjechać. Dobrze, dziękuję za info. Ej, mamy to. To się dzieje. Czekaj. Zwycięstwo dla Polski? Jestem w szoku. Okej, to było za łatwe. Czy chcę multiplayera? Nie, niekoniecznie. Nie. Siema. To jest moja klan... To jest moja klanowa konwersacja. Czemu masz kask? Dobra, ty byś bez kasku jeździł? Okej. Zastanawiam się, czy wrócić do mojego Cromwella. Czy jednak, czy dalej Polakiem cisnąć? Bo... można włączyć polski dubbing? Czekaj, czy można to zrobić z poziomu gry, czy trzeba wyjść do klienta i w kliencie zmienić? Oj, czekajcie, bo mi się... Oj. O, tak chciałem. Okej. Dźwięki dowódców. Dobra, już patrzę.
dziękuję serdecznie za rejestrację z moim linkiem. Więc tak, jeśli ktoś chce dołączyć do gry, będziemy grać z widzami później, to zapraszam do linka na czacie, wykrzyknik WOT. W sumie wezmę go, przypnę od razu. Dostaniecie do niego pełno bonusów, między innymi premium na własność Choke, który jest bardzo dobry, gram teraz nim non-stop. Jest, według mnie i wielu innych ludzi na Discordzie, jest lepszy niż ten, który jest z drzewka. Z tych, które są na drzewkach w tym tierze. No. Zły link przypięty? Też dobry przypięty. Nie skamujcie mnie. To nie ten link. Ale tak, tak, tak. No to też jest jak coś. Dobra. Nie, dobrze działa. Wykrzyknik WOT. Okej. Okay. Jest git. Anyways. Zmieniam dźwięk. Jak dołączy do serwera. Będzie jeszcze informacja. Na razie jeszcze pogram kilka razy ten. Chciałbym wam dać też czas na ściągnięcie gry, jeśli ktoś teraz dopiero dołącza. Widzicie ten mój licznik tam na górze? On się zalicza w momencie, kiedy gracz, który założył konto przez mój link, skończy pierwszą grę. Ok? Dlatego, jeśli ktoś może być zaciekawiony, czemu mu nie wbiło, kiedy on się zarejestrował, no to dlatego, że chodzi o to, że musi grę sobie zagrać. Dlaczego was zachęcam? Dobra, gdzie jest ten dźwięk? Voice messages in battle. Enemy armor is hit. Gotcha. Co? Lit like bonfire night. Yes, Brabbit here. Enemy armor is hit. The end of vine. Verstört. Gotham. Default tank will be too high. Okej, czy jak ustawię Okej, rozumiem, że jak ustawię commander. Nie to. To. To będzie wtedy dźwięk. Zależnie od czołgu, który mam, tak? Czy jak będę miał polski czołg, to będzie polski dźwięk. Test dźwięku. Dobra. To mi się podoba. Okej. Okay. Dobra, tutaj jeszcze warianty. Okej, okay, to jest dźwięk, kiedy mnie coś zauważy. Dobra, standard ustawię. Mogę też ustawić sobie customowy dźwięk na to, jak mi ktoś zauważy. To mi daje kilka pomysłów na później. No i muszę przykręcić światło. Okej. Okay. Dobra. Wracamy. Dobra, to co? Polakiem lecimy znowu. Taka sama strategia. Zakradamy się. Za tereny wroga. Zrób własne dźwięki, zrobię. A czy... Okej, czy mogę też jakby dźwięki czołgisty zrobić inne, w sensie tego komandera, czy... Nie, tam chyba jest po prostu... Ale dźwięk wykrycia mogę na pewno zrobić własny. Silly Creature pisze w polskim dźwięku powinien być ryk niedźwiedzia dującego pociski. Pełna zgoda. Dobra, wrzucajcie mnie. Light Tank. SVK KVB, dziękuję za subskrypcję. W ogóle Tank Destroyer? Czemu Tank Destroyer nie jest nad Heavy Tank? Przepraszam bardzo. Czegoś... Czy on jest papier, kamień, nożyce type gaming? Dobra. Dawaj mnie do tej gry. Ksiara Miara, dziękuję, suba. Wszyscy studenci, którzy nie mogą napierdalać w czołgi, tylko uczą się do sesji, łączą się w bólu na tym streamie. Wiesz, jakby możesz zrobić multitasking, nie? Nikt tego nie sprawdza. Tak, giera waży 60 giga, więc jeśli ktoś chce ściągnąć i potrzebuje czasu na to, to niech się zacznie teraz. Wczoraj też dawałem kodzik jak coś specjalnie. Jasna dupa, dziękuję bardzo, suba.
Okej, to jest też ważna info. Po środku jest ten taki indykator. Zależnie od tego, jakiego jest koloru, no to na takiego... Dla tego typu patrzymy... Armor. Lepszy bądź gorszy. O, i dziękuję serdecznie kolejnej osobie za zarejestrowanie się z moim linkiem. I kolejna osoba, dziękuję serdecznie. Dobra. Pewnie grali duo. Dobra, czekaj. Okej, czekaj, polska strategia. Ja myślę, że znowu tak. Kolejna osoba, dziękuję serdecznie. O kurde, ej, to się dzieje. Ej, jak wbijemy dzisiaj cel... Ogólnie ten cel mam do końca miesiąca, nie? I myślałem sobie o tym... Znaczy, on jest... Do końca miesiąca... Po prostu chcę robić sobie dodatkowe streamy z czołgów w różnych tam godzinach dnia. Oprócz zwyczajowych poniedziałkowych i czwartkowych. Byłoby zabawnie, gdyby ten cel został dzisiaj wbity. Czekaj, o nie, czekaj, Polak się wpieprzył. Kurwa, nie. Jak cichutko. Niepostrzeżenie. Ej, dobra, tam jest T1, uważaj. Dziękuję, Teofil. Andrzeju, nie denerwuj się. Czy zawsze do widzami te dodatkowe? Tak, myślę, że będziemy robić sobie... Będę robił sobie na pewno standardowe te bitwy i później robił ten serwer dla widzów. O! Ej! Jest! Jest typek. Dobra, czekaj. Słyszeliście to? Dobra, czy on się patrzy w moim kierunku? Okej. O, o! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Podobało się? Mam więcej. Nie mogę! Wyobrażam sobie tego gostka, który siedzi w tym małym, skurwiałym ciągu i mówi: weszło jak w masło. Podobało się, mam tego więcej. O, papa, bolówę ma schowaną. On nie wie. O kurde. On wie. Dobra, cofnę. Japończyk, pomóż. Dobra, gonię go, ścigam. Ucieka. Spróbuję go zajść od tyłu. O, dobrze, Japończyk, dawaj go. Ja go flankuję. Patrzcie to. On nie wie. On wie! O cholera. Cofaj. Dobra, na luzie. Zaraz po nim. Jest! Podoba mi się, że tutorial musiał mi się wyświetlić, ponieważ gra uważa, że nie wiem, co robię. Kocham to. Dobra, reload. Przeładuj. Okej. Jak prawie klikniesz, przyblokuje ci celownik na nim? O! Okej. Dobre info. Znaczy, to lubię przycelować, ale... ja tak chaotycznie jeżdżę, że w sumie może faktycznie to będzie najlepszy wybór. Ej, dobra, bo jest... Okej, moja kamerka zasłania, ale ich jest... Raz, dwa, trzy, cztery... O, ich jest sześciu. A nas zostało trzech. Mają dwa razy więcej czołgów. Czas przejmować. O, tu jest... Nie, to nie... Tak? To jest miejsce? Tak, dobra. Stąd mogę przejmować, zajebiście. Cześć, Anterias. Dobra. Japończyk pomaga. Chłopie, schowaj się.
Jest ich trzech, nas jest dwóch, ja mam akumulator na kablu. Dobra, oni też robią capture, ale my zrobimy szybciej, o ile nie wjedzie nam jakiś... cruiser. Cruiser. Dobra, Japończyk dorwi cruisera. Byku, tam. O nie, i tu kolejny. Fiat 3000 jedzie z odsieczą. Your team is winning the base capture race. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie przyjadę, będzie git. Ej, mamy to. W ogóle lubię ten oddalony widok strategiczny. No, chłopek mi zniknął z radaru. Gdy zobaczysz czołg przeciwnika, to inni w teamie dostają informację od razu, gdzie się znajduje, jeśli są wystarczająco blisko chyba, bo to idzie radiowo jakby. Czy Fiat 500 to 1/6 tego czołgu? 1/6 części, tak. Z jednego Fiata 3000 można zrobić 6 Fiatów 500. Ej, mamy to. Bam! Dobra. Ez. gra zaraz stwierdzi, że za łatwo mi idzie, zra mnie tam wrzucą. Zra mi tak poziom podniosą, że się nie pozbieram. Dobra. Jak oceniasz gierę, Barto? Ja się dobrze bawię. Pokażę wam moją ulubioną rzecz do robienia w tej grze. Biorę tego mojego Cromwella, nie? Czekaj, wziąłem naprawę? Chyba wziąłem. Tak, na razie gram z botami. Rondeliusz, dziękuję za suba. Hello. I robię chamską ustawkę, tak. Nie mam apteczki, ups. Ups. I gaśnicy. Dobra, słuchaj. Apteczka. Najważniejsze, żebym mógł odjechać czołgiem, nie? Trójkąta, nie? A czy mam klucz do wymiany gąsienicy? Zagramy teraz jeszcze jedną grę i odpalam serwer. Okej, okay. Możesz wygrać albo capture enemy base, albo zniszczyć wszystkie inne czołgi. Dobrze. Boże, jaka ładna mapa. Ta gra jest bardzo ładna w ogóle. Okej. Okay. Jedziemy. Ten czołg, który mierzy, to jest właśnie ten czołg, który się dostaje przez rejestrację linkiem z czatu. Super Chaffy! Spokojnie, zwolnij. Radę z tymi typkami. On... Mam wrażenie, że on wie, co robi. Tak bym zrobił też na prawdziwej wojnie, mam wrażenie. Po prostu bym się tak przyczepił z tyłu z jakimś, kto ma najwięcej takiej energii, rozumiesz? Władysławo. Dobra, czekaj, muszę... Kurwa, przepraszam. Ja muszę się zastanowić. Acknowledged. O, dobra, dzieje się. Tu są gostki, okej. Okay. Teraz próbuję zrobić na niego zasadzkę. Tylko, że muszę pamiętać o tym, że nie mogę... O Jezu, gostek, cofaj. A się wpakowałeś? Patrz to. Nice. Dobry damage. Niech on się wróci do ciebie. No, zaczął uciekać. Dziękuję za kolejną rejestrację z moim... O Chryste. Cholera! Jest! Dobra! Beast go ubił. Dobra, ja się muszę cofnąć, bo jakiś snajper mnie prawie zdjął. Dziękuję za rejestrację. Co to jest? Co tak wali? Co to było? Kto to był? Co jest do cholery? Co to jest? Dobra. Ukryj się. Naprawiaj.
Co mam zrobić? Artyleria, okej. Okej. Artyleria mnie ten. Dobra, no to... Okej, muszę się zastanowić. Tutaj chłopaki nawalają. Dziewczyny. Osoby czołgiczne. O! On nie wie. Kurde, rykoszet. Znowu? Damn it. Za daleko dla mnie. O, Skoda jedzie, czekaj. Jest! Rozwaliłem go. Dobra, kolejny jedzie. O, oni nie wiedzą. Dobrze, 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 dobrze. Gnoimy ich. Kurde, muszę lidować bardziej z takiej odległości. Weszło jak masło. Dobra, kolejny porobiony, co jest? Ej, ich zostało 6. A my tylko jednego gościa straciliśmy. Dobra, tam jest jakiś. Już nie ma. Nawet nie zdążyłem przezoomować. Muzyka się wyłącza, smutna. Za wysoko. Muszę trochę niżej celować, w środek ciężkości bardziej. Żeby jak największa ilość czołgu była w celowniku. Wtedy jest większa szansa na to, że trafię, bo z tej odległości mogę zapomnieć o... O! Co tu się stało? Czyżby go zestanowało? Załoga flashbangiem dostała, biedny Churchill. Bye. Dobra, kto jeszcze? 3 typków, okej. Okay. No, w sumie nasi też już przejmują bazę, więc... Okej, okay, patrzcie jaki skrót. Nieważne. Dobrze, dobrze, już jadę. Co, udało się? Jest! Ez. No źle na hopie wyskoczyłem. Rejnewan, dziękuję za suba. Proszę państwa, kapral Frajda będzie skakał. Dobra, to co? Team training? Okej, okay. Create room. Robię pokój na... Który to był ten duży taki? Klondike Grand Battle, tak? Tak, 60. Jak w masło przeciwnik oberwał kobiety schabowe z rozynkami. Kobiety z uszami królika na przyjęciu. Battle duration 15. I to będzie otwarty pokój, do którego możecie teraz dołączać. Gdy weźmiecie team training i tam macie zestaw pokoi. Oj. Tak. Jest. Dołączają. Co się dzieje? Dobra. Czekajmy, aż się zapełni. Rozlosuję was losowo. Raz tu, raz tu. Ktoś jeszcze? Dobrze. Ej, ile tych graczy wejdzie z tego? Kurde. Agent of Burgundy pisze, że nie widzi pokoju. A jesteś na EU2 serwerze? Też może być. Oj, kogoś wywaliło? Dobra. Tak, na EU2 musicie być. Jak dołączyć do gierki? Bierzesz tutaj, w prawym górnym rogu przy Battle i wybierasz Team Training i tam masz listę gier i znajdujesz pokój, który ja hostuję, Bartek Sitek GF. Jest jakiś kodzik dla aktywnych graczy? Niestety nie. Ale jeśli miałbym kiedyś mógłbym się postarać może, żeby coś takiego było. Spytam, czy jest taka możliwość. Ej, kurde, ty, ile tych ludzi? Znowu kogoś waliło. Bilbo Bagosz? Jestem fanem. Polish P. Mot nie jest z klanu? Jak go? Jak go wywalić?
Exclude from Tactical Unit? O, chyba tak. A Dzynu? Dzynu brzmi polsko. Nie strzelam do Polaka. Application to clan, accept. Jest otwarty klan, nie trzeba próbować klipować. Dobra, jeszcze... Dawajcie, dawajcie tutaj. 60 osób może wejść, więc... Jak nie ma genf, nie jest z klanu. Znaczy też zakładam, że niektórzy, na przykład... Nie wiem, czy to jest gość z klanu, czy nie. Znaczy nie jest z mojego klanu, ale też wiem, że niektórzy gracze mają tam jakieś swoje klany, których może nie chcą rezygnować, żeby sobie pograć z nami. Też nie będę ich... Chociaż boję się, że nas rozjadą. Okej. 12. Znowu mota wrzuciłem? Ale jestem głupi. Complain. Exclude. Dobra. Okej, tak jest git. 11, 9. Mhm. Chłopa 10 lat w klanie, po prostu przeżył i zaczął nowe życie w GNF. Dziękuję za kolejną rejestrację z moim linkiem. Jak on próbuje, już go dwa razy wykopałem, on trzeci raz wchodzi, co myślisz, co się stanie? Nie będę artylerzysty wpuszczał do mojej ekipy. Czy on zwariował? Dobra. Okej, 11-10, myślę, że możemy zaczynać. A nie mogę jeszcze, start battle. Może muszę zmienić na mniejszy pokój w takim razie, na mniejszy ten. Może 15-15? Ghost Town Assault. O, to zróbmy. Czemu nie mogę zacząć? Mod do mnie pisze coś. Czekajcie. Wezmę od ten. Okej, on pisze. Mod pisze. Czekajcie, muszę to przetłumaczyć, czy ja mogę to w ogóle powiedzieć. Za co ty mnie ISKL UCIA jeszcze miękki znak? Za co o mnie WYGALASZ? Za co mnie wywalasz? Friends only, sorry. Wysłałem mu. Dobra. Co jest? Ile ludzi nagle wbiło? Czekajcie. Czemu mogę start battle? Czy musi się wypełnić? O co z tym chodzi? Ta, musi wypełnić. Okej. Okay. Muszą wybrać czołg. Okej. Okay. Tak? Tak, musi być EU2 serwer, jeśli chcecie dołączyć. Też jest ważna informacja. Scena, sorki. Dobra, my już mamy... Dobra, dajmy tego mota. Dajmy i zobaczmy, czy jak wypełnimy wszystko, to będzie start battle. Nie jest, czemu? A, bo nie jest ten, nie jest full. O, jest! Dobra, lecimy. Start battle. Jakby Royo krzyczał, że weszło jak w masełko. O Jezu, tak. Ja bym nagrał swoje kwestie do World of Tanks. Gdzie mówię, aaa! Ale weszło! A, każdy musi mieć czołg wybrany, czyli czołgu nie wybrali. No tak, co oni bez czołgu chcą grać?
Śmiesznie było, jakby taki po prostu Ghostek się spawnował, kiedy nie wybierasz czołgu. I po prostu biegasz z takim pistoletem. Co za muza? Dobra, grzejemy ich. Moja drużyna musi wygrać. Nie, w ogóle co to za poziomy tam? Właśnie, co jest? Nikt nie wie, gdzie jedzie. Tak, mod się przedostał, bo go w końcu dołączyłem, bo chciałem zobaczyć, ile potrzeba osób, żeby w ogóle... Oho. O, zaczyna się. O nie. O kurde. Jak grzeje, co jest? On jest zwariowany jakiś. Jadę stąd. Kurde. Chowaj się. Dobra, uff. Boże, ile ich jest! Czy wiesz, że jest voice chat? Wiem, wiem, ale wiesz co? Z rozumiałych powodów nie będę go używał na streamie, okej? Dobra. Do jakiegoś frajera. Daj mnie tu jakiegoś ghostka. Chryste, chłopie! Popchnę go. Pomogę mu. Ja ci pomogę, nie martw się. O! Sorry, sorry, już prawie to miałeś. Jest! Jest, pomogłem! Jupi! Wiele szczęśliwych lat przed tobą, przyjacielu! Dorwij ich! Jest. Dziękuję, Fix Templari. O kurwa! Co jest? Zostałem rozgrzeszony z tego żółwia. To była moja... O nie! O nie, jest włączony ten. Muszę wyłączyć szybko, nie? Nie, 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 no voice chat, no. Okej, uff. Uff. Dobra, kto jeździ mausem? Pa. Patera. Z czego jest ten czołg zrobiony, kurwa, z czołgu? Dobra. Jakie majestatyczne zwierzę. Dobra, czekaj. Załaduję eksploziv jakiś. Trzeba tak... jakoś... tu. O! Siadło! Dobra, dobra, dobra. Gdzie on... co on robi? On chce soja? Ja chcę jego śmierci. Boże, on się poddaje. Nie, nie możesz się poddać. Nie możesz mi zostawiać takich wyborów moralnych. Wszyscy przyjechali. Cześć, Tiger. O, wiesz co, Jezu, tak po prostu... Tak szybko leciał ten... Ta artyleria leciała przeciwnika... Ej, za nami, za nami, za nami, za nami. Ostatni Ghostek został, dawaj go. Grzech ciężki. Grzejemy, grzejemy. Gdzie jest, gdzie jest? Tam. Jak zasuwa? O! Czemu on jest taki szybki? Dawajcie. Ukrył się. Kupica.
Tam jest, tam jest. Widział mnie. Ale Mad Max. Kurde. Tempomat pod R? Oj, nie działałem coś. O, 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 o. Nice! To było dobre. To było bardzo dobre. Cinematic. Co to za muzyka? Boing. 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 Dziękuję, 25. 25 osoba skorzystała z mojego linku. Dobra, git. Teraz tak. Kolejny, 26, 27. A to pewnie ci, którzy grali teraz ze mną. Im się pewnie teraz nabija. Ej, dobra, w sumie to był... Spoko to były teamy. Dobra, zmieniajcie czołgi, jeśli musicie. Zmieniajcie czołgi. Aha, się kilka razy klika, dobra, bo def się zmniejsza. Jeszcze raz chcę. Czekajcie, zmienię teraz mapkę. Cliff Attack. Może po prostu Cliff? Okej, zróbmy tak. Czy wszyscy wybrali już czołg? Dobra. Na najsłabsze ustawcie. Możemy zaspróbować. Nadal nie wszyscy mają czołg. Kurczę, szkoda, że nie mogę wyforsować, żeby po prostu im wybrało pierwszy czołg, który mają w serii, I guess. Że muszę czekać na nich. Dobra, wiecie co? Wywalę tych, którzy nie mają jeszcze czołgu. Rudy! Nie, mów, że gość ma rudego. Zwariuję. Dobra. Jeśli ktoś ma czołg, to go wrzucam. Jeśli ktoś nie ma czołgu, to go wywalam. Makerson nie ma czołgu jeszcze. Dam wam jeszcze chwilę, żeście to ogarnęli. Okej, okay, Commander ma czołg. KZT ma błyskawice. Okej. Okay. Okej, okay. I... Dobra, ej, mamy full! Oj! Kurde, dwóch zaczynało zmieniać. Dzynu, dzynu, ustawiaj tego czołga. Dobra, start battle, lecimy. Rudy ma załogę z serialu z Szarikiem? Donut accept gifts from unknown users, widzieliście to? Dobrze. Ale Cromwellów się nas spełniło. Dobra, kochani. Zniszczmy ich. Ale piękna drużyna. Co za czołg? Cromwell B. Który dostaniesz, jeśli zarejestrujesz się z moim linkiem. Help, 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 help. Dawaj, lecimy tam. A czy pies jakby ma jakieś umiejętności dla czołgu? Że na przykład podnosi morale? Oho! Tam. Dobra. Okej, lecę snajpić ich. Już coś się... Czy ktoś już wybuchł? Ja dobrze słyszę. O cholera, ty! O! A! Unik! Dobrze. Kto to jest za czołg? Co to jest za czołg? To jest Abrams? Nie, Sheridan. Okej. Czemu? Czemu? O cholera. O cholera.
Grzej! Zostaw! Przepraszam. Uciekaj! Goli! Dobra. Tam na górze jakiś snajper. The fake one, GG. Siema. Okej, snajper padł nam. Czekaj, gdzie ja jestem? Nadchodzą. Dobra, zajmuję jego pozycję. Łapię jego armatę i... Jest niesamowite, że jeszcze mam full HP. Jeszcze nikt ani razu mnie nie trafił. On nie wie. Hello. Mhm. O tak. Ej, nie fair. Nie fair. Dobra, schowajmy się trochę. Wjadę wyżej. O cholera, mam bardzo mało HP. Pro! Dzięki. Epicki content. Dziękuję. Z pewnością. O, tutaj. Powtórka. Kamerka jak mi eksploduje. Ale mi drasnął. Głos załogi na polski. Zależny jest od czołgu, wiesz? Jak będę miał polski czołg, to tak będzie. Dobra. Gdzie są moi... Gdzie jest moje... mój najsilniejszy czołg. Czekaj, czy to jest... To jest ostatni gracz w moim teamie. O nie. O mój Boże. Błyskawica go przejechała. Nie próbujcie tego w domach. Nasz streamer jest wysoko wyspecjalizowanym specjalistą z odpowiednim ubiorem ochronnym. Dziękuję, Marcz. O mój Boże. No cóż. Zero. Zgadza się. Dobra, muszę już zacząć odmawiać tych zaproszeń, przykro mi. Jest ich za dużo. Okej, więc teraz tak. Muszę zacząć wywalać graczy, którzy wiem, że nie są Polakami, znaczy nie chodzi o nie chodzi o narodowość jak coś, tylko o to, czy jesteście ze streama, czy nie. Chyba jest bardzo dużo już. Dziękuję bardzo, kolejną rejestrację. Dobra. Zróbmy Klondike Grand Battle. Mhm. Dołączmy. Dobra, w sumie możemy przecież pakować na maksa tych. Dzynu jest offline. Co to ma znaczyć, dzynu? Zmieniajcie te. Dobra, wiecie co ja biorę teraz? Polska! Dobra. Armor piercing sobie dodam. Git. Mhm. Tylko pod tym streamem, tylko pod tym znakiem. No ustawiajcie te czołgi, bo was nie... Dobra, muszę ich tutaj... Znowu muszę zdjąć niezdecydowanych. Dobra. Czekajcie, czy wszyscy wzięli? Czy jestem jedyną osobą, która wzięła tier pierwszego czołg? A nie, dobra, też biorę, dobra. Zmieniają, jest git. Dobra. Commander. Szczotek jeszcze zmieniają chyba. Okej, okay. Tier drugi? No dobrze, może być i tier drugi. Ktoś jeszcze? Tutaj kolejny zmienia. Kto do mnie wyzwania o tej porze? Jest 20, ja już śpię.
Geomagnetic Activity. Co jest? Ej, KP6 dzisiaj jest. Burza magnetyczna. Ty. Jakie jest zachmurzenie? A kurwa. Okej. Okay. Prawie 500 km na sekundę. Wiatr słoneczny. Kiedy to pierdolnęło? Gdzie zorza? Okej. Okay. Czekajcie, zaraz to sprawdzę. Czy wszyscy już ustawili sobie czołg? Tu jeszcze się ten... Jakiś z Tigerem wleciał. No dobra, no niech będzie z tym Tigerem, jak tak ci zależy. Try hard. Okej. Okay. Tutaj dwie osoby nie były zdecydowane. W ogóle mamy... Oj. Muszę przerzucić trochę ludzi tutaj. Okej. Okay. Jeszcze ten, czy on się zdecyduje, czy nie? Zdecydował się, dobra. Ktoś jeszcze? Mister Kubi jeszcze teraz musi się zdecydować. Dobra, zdecydował się. Gramy. A ja sprawdzam pogodę słoneczną. Ale muza... Moderat G2 Geomagnetic Storm. Okej, okej. Report my position. Jest Polak! Gada, ej, uważaj na mnie, naprawdę jestem mały i mam małe rączki. Kolego. Zostaw mnie. Dobra, jadę na solową misję. Jak spojrzycie, widać zorzę nad morzem? Ciężkie, ciężkie się wylosowało. Wszystko zależy od pogody. Polecam do osiągnięcia Space Weather App. Aplikację, która powiadamia o warunkach. O Jezu! Kto tak wali? Kto to jest? Jak sprawdzić nick? Miałem ustawione tylko, żeby mi sprawdzało. O Jezu! Nie, 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 nie. No, oberwaliśmy, no. Dobra. Okej, czas kibicować naszym. Nara.pl. Weszło jak masło. Boże, co to jest za gąsienice są w ogóle? Kto to wymyślił? Daj spokój. Dobra, ja sobie... Wiecie co? Jest aż podjem. Nara.pl, nie żeby coś, ale polegamy na tobie teraz. Musisz to wygrać. Aha. Nie. Jadą po niego. Jadą po niego. Ale będzie po niego. Cofaj, cofaj to gówno. Cofaj to pierdziawę. O cholera. Trafił. Nie wierzę. Zrobimy limit na tiry.
O Boże, to już koniec. Jest zwinniejszy, może ucieknie. Welp. Tomek Polska! Grzejesz, młody. Co to jest? Co to jest? TKS-20. Zrób to dla nas. Tomek, pomścij nas. O cholera. Biegnij! Tomek, biegnij! O mój Boże. Okej. Teraz tylko czołgi tiru pierwszego. Okej. Przypominam, że ten serwer znajdziecie wchodząc w Team Training. Tak. Gdy jesteście na serwerze EU2, znajdźcie serwer Bartek Sitek GF. Wszyscy wybierają teraz pierwszego tiru czołg. Okej. Wywalam tych, którzy nie mają pierwszego tiru czołgu. Znaczy nie, w sumie wywalam wszystkich i będę później po prostu wkładał po kolei, jak ktoś... Widzę, że ktoś ma tir pierwszy, to będę go wkładał. Dobra. Mhm. Okej, okay, teraz widzę tak, tu jest tir pierwszy, Fiat 3000. Dobra. Dobra. Ale będzie pierdziała gaming. Mhm. Dobrze. Co jest? Medium? Okej. Okay. Co w pierwszym tierze? Nie, Shop Trash tam zmienia. Czy nie da się serwera ustawić limitu? Nie, to jest tryb taki zrobiony jakby no team training, czyli to jest zrobione raczej, że my się komunikujemy. Gadamy o tym, co chcemy zrobić. Dlatego nie ma tutaj zbyt wiele ustawień tego typu. Kiedy jakiś szklanik? Byku, jest! Dołączaj, GNF! Wyszukaj sobie. Dobra, ten się jeszcze zastanawia, co wziąć. Okej, okay, wszyscy są na tirze pierwszym. Tu jeszcze jeden. Przerzucę. A tych dwóch delikwentów? Halo. Dobra, oni chyba nie. Dobra, to lecimy. Gotowe. Start battle. I ta muzyka. Wiesz, że będzie dobrze, gdy słyszysz tą muzykę. Okej, okay, robimy teraz poważną bitkę. Co to jest? Jest ten medium? Zostaw, bracie!
Co on robi? Ej, on powariował! On jest zwariowany! Łop! Dobra, muszę się uspokoić. Osoby czołgowe, gdzie jedziemy? Na czołgi. Dobra, muszę jednego killa teraz zrobić chociaż. Jeden kill musi muszę wyrwać jednego killa przynajmniej. Mój czołg brzmi jak kosiarka, teraz się zorientowałem. Czy wy to słyszycie? O! Kolego! A gdzie oni są? Będziesz kosić? Jaki fajny klimat jest z tymi małymi pierdziawami. Kocham to. A tam się ekipa zebrała. Dobra. Teraz bez jaj, czas użyć taktyk specjalnych. O, o! Fiat jedzie! O cholera. Ty, jak głupi jestem, ale wyjechałem. Ej, weźcie, osłaniajcie mnie! Panowie! I panie! Osoby czołgowe! Błagam. Nie chcę umierać. Dobra, uff. Dobra, no głupie to było z mojej strony troszkę, że tak wyjechałem, przyznam. O. Jezu, ten rozstrzał. O, trafiło. Weszło jak w masło, słuchajcie. Co? Zniknął? Chyba wybuch. Dobra. Zostaw kolegę. Jak ktoś spadł z klifu. Normalna rzecz. 4 TP. Chodź kolego. Yo! Ale to było piękne. Ale pięknie mu serię zapodałem. Tak go zmeltowało. Dobra, patrzcie na tego snajpera. Okej, chyba za daleko. O! Pa! Jaki cwaniaczek! O! Dobra, muszę się gdzieś schować. Ma tylko 6 HP. Panie Boże, jeśli istniejesz. O kur. Słynne ostatnie słowa. Dobrze. Kto mnie zabił? Enemy not spotted, armor piercing. Gratuluję. Pokażę, jak tam reszta moich zawodników. Okej, on wygra tą grę. Tomek Polska, liczę na niego. Oj. Z karaoke? Późnym wieczorem będzie. Uwielbiam spokój tego narratora. Gen Paweł 1. Łop! Co się dzieje? Co oni robią? Co to jest? Rękę sobie podaj jeszcze.
Ups. Dawaj studzianki. Dobrze. Polska mapa. Okej, okej. Modify room. Studzianki. Studzianki gaming. Proszę wszystkich o wybór. Oj, nie mogłem. A, bo mamy za dużo tych. Bo mamy za dużo graczy. Czy nie? Tak, muszę. Dobra, to zrobimy tak. Ten się zastanawia. Weźmy te studzianki. Tak. O, i teraz wywalam tych, którzy nie mają jeszcze tiru pierwszego czołgi. I dorzucam tych, którzy już zmienili. I ci, którzy ostatni zmienili, no to się nie dostaną najwyżej w tej rundzie. Okej, chyba mamy full? Czekaj, ktoś jeszcze zmienia. Dobra. Start. Jedzie. Jazda. Nie wierzę. Ale faktycznie Polska. Wszędzie poznam ten śnieg. Dobra, trochę zraszowaliśmy to. Mam wrażenie, że... Panie! Ile cztery TP Team kosiareczki jadą. I jazda. DJ Marek. Oho, tam są. Dawajcie ich. Oj, Jezu. Boże. Jaka seria tam jedzie, Boże. Okej. Takimi małymi czołgami to jest prawie jakby FPS. Powinno być tak, że wjeżdżasz małym czołgiem do większego czołgu. Weszło jak w masło, przecież go odebrał. O nie! Dobrze, dobrze. Kurde, ej, daj mi przejechać, kolego. Au. Dużo ich tam faktycznie. Nadjeżdża tutaj. Kurczę. Troszkę wystaję. Dobra, bo ja wystaję za bardzo, muszę się schować. Dobrze, wallbangu nie ma. Chyba. Wolę się nie przekonywać na własnej skórze. Dobra, daj mi chwilę. No bracie. O. No cofnij, cofaj! Bory 2. Uważaj tam. No zostaw mnie. Co to jest? MP11-232 i Bory. Uff.
No cóż, Szapoba. Ile punktów stylu? Nie wiem. Punkty braku szacunku dla ciężkiej pracy ludzi. Praktykant Reform pisze, opłacało się pobrać. Widzicie, widzowie? To są same fakty. Wykrzyżyki gwot na czacie. Z moim linkiem dostęp do specjalnego czołgu. To nie jest ten czołg jak coś. To nie jest Fiat 3000. Next trip będzie polowanie na Bartka. To by było dobre w sumie. Okej, okay, wiem co robimy kolejne. Wiem jaki... wiem co robimy kolejne. Bezpański, zniszcz ich. Jak te słuchawki się trzymają? Na pałąku. Na głowie się trzymają. No jak się mają trzymać? Tam się, że jak kogoś oglądam na spektatorze w tej grze, to nie dość, że wielką presję mu robię, to jeszcze duksuję jego pozycję. Powodzenia. Co się dzieje? Ups. Ups. A jeszcze jeden jest. O kurde! 1v1. Czary 011 kontra. Cholera wie kto, gdzie on jest. Lewy. A czary ma medium czołg. Gdzie on jest? Oj! On ma tylko 4 HP. Oho, oho, oho! 31... Jezu! On jest w tym budynku! Nie wierzę! Ale walka! Dawaj, dawaj, uważaj, uważaj, uważaj na niego. Nie, 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 nie. Ale presja. O Jezu. Jest!
Brawo. Tutaj zadecydują tylko jajca. Proszę, co za tekst. Praktykant, dziękuję. Za... Dziękuję kolejnym osobom. Dziękuję serdecznie. Dobra, wiecie co teraz robimy? Czekaj. Okej, fajerek.pl już wybrał sobie jakiegoś... Kurde, co to jest? Co z 5 waliz? Dziękuję bardzo! Słuchajcie, robimy... Cały team tier 1ów. 4 TP muszą być tylko, 4 TP tylko potrzebuję, 4 TP tylko. W prawym teamie. Kontra fajerek. Ze swoim czołgiem. Okej. Okay. Dobra, jeśli ktoś nie... Okej, okay, jeszcze tutaj. Zmienimy na... największy... Czekaj, który to był? Zawsze zapominamy... Klondek, Klondek. Grand Battle. Okej. Okay. Ile już mamy? Czy mamy już 30 rejestracji? Dziękuję wam serdecznie. Okej, okay, tutaj Cromwell to nie. Tutaj nie, nie. 4 TP muszą być tylko. 4 TP, 4 TP. 4 TP. 4 TP. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiecie co, mam wrażenie, że to będzie trochę nie fair, ale... Okej. Okay. Użyć troszeczkę nie fair. Dobra. Lecimy. To da jeszcze jednego. Nie no, zobaczymy, może będzie fair. Let's go. O Jezu, takie, patrzcie, dwa składy jadą. Trzy! Ucha, kakao, znowu pisze, ja nie wiem, czy mi amunicji wystarczy. Dasz radę. Jazda! Walę tak na oślep, może kogoś trafię. W sumie tak działa artyleria, nie? Walę na oślep, może kogoś trafię. Cała reguła za artylerią. Jezu, muszę po tej rundzie sobie zamówić coś słodkiego, bo później na Summer Game Fest będzie potrzebne jakiś snack. O której się zaczyna Summer Game Fest? Wystar trzecia? Dobra. O Jezu! Ej, ej, ej! Kolego! Uważaj sobie. I love my boys. Coś on się ukryje po prostu. O nie! Okej, widzicie co się dzieje? Zobaczcie, ta drużyna jest zbyt wielka i już się zaczynają między sobą kłócić. Jest! Jest! Zlokalizowali go! O cholera. Jedziemy tam. Jakie te dźwięki. Ten... O! Okej. Okay. Jeden za drugim padają. Jak muchy, nie. Co tam się dzieje? Ej, nie strzelaj do mnie! Ej, nie mogę podjechać tą kosiarką! No, uważajcie na friendly fire! Bo tu jest friendly fire w tym trybie. Okej, okay, gdzie on jest? Tam jest.
Dobra, przyjechaliśmy. Już po nim. Tym go nie pokonamy? Co to ma znaczyć? O cholera, dobra, dobra, spierdalam! Zostaw mnie! Uważaj! A, nie! Chowaj się! Uważaj! Jedzie po mnie! Jedzie po mnie! Nie! Co znaczy tym go nie pokonamy? No dobra, czekaj, mam ten, mam inną, mam inną ammo, spróbujmy. Też nie wchodzi. To jest niesamowite. Okej. Myślałem, że to będzie nie fair. Nie! Nie, 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 nie! 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 Skierował w moją stronę lufę! Spierdalam stąd! Ej, słuchajcie, musimy jakoś, nie wiem, jakiś wymyślić plan, bo to nie ma sensu. Nasza broń go ledwo... O Boże, on do mnie... On mnie targetuje. On mnie targetuje. On mnie targetuje, muszę się za kimś schować. Okej, okay, git. Dobra, schowam się za tym typkiem. Schowam się za tymi gostkami. Tu mnie nie capnie. Nie, no chłopaki! O Boże! O Jezu! O Boże, nie, już po mnie, jest. Już po mnie. O, ty, on mnie goni! Ściga mnie! Zepchnijcie go, to jest dobry pomysł, tylko... Kurczę, jak? Trzeba jakoś zbejtować. Jadę za hałdę. Ej, mamy szansę, już połowę... Jego połowa HP-ków mu zeszła. No jak nie, patrz to. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Dziękuję bardzo za kolejną rejestrację. Dobra, się tam stłuczę z tymi gostkami. Trzeba go przewrócić na plecy jak żółwia. Zastanawiam się, czy te gry, które teraz gramy, te customowe, czy one się zaliczają do rozegranej gry w tym liczeniu kont. Bo one się nie liczą jakby rankingowo, nie? One są for fun, więc też jestem ciekaw, czy one się liczą. Później sprawdzimy, jak będzie już Summer Game Fest, to zagramy sobie. Jeśli zarejestrowaliście się z moim linkiem, to chciałbym, żebyście zagrali jedną rundkę w default trybie. Nie! Kurde! Uff. Dobra. Okej, będę musiał zarządzać resztą moich... Kto jeszcze został? Czekaj, mamy... Tomek Polska, ostatni gracz! Tomek, jedź na niego. Nie pokonasz go flagą. Chociaż w sumie? Nie, nie, może... To by było nie fair, gdybyśmy mogli flagi... robić. Cześć, co jest? Co się stało? Ej, co się stało? Wygraliśmy? Jak? To jak dostaje sprzeczne sygnały, tak? Okej, dobra. Wiecie co? Teraz ja chcę spróbować. Fajerek. Możesz zmienić na Tier 1. I dam ci... A właśnie, jeśli chcecie dołączyć, to możecie jako spektator też, nie? Jeśli macie, to wtedy dołączę was do mojego teamu, jako spektator. 4 TP do tamtego teamu, a ja wybiorę sobie... Wiecie, co ja sobie wybiorę. Cromwella chyba.
chociaż? Nie, dobra, Cromwell. Spróbujmy, może ciężkie. Więcej ammo. Nie no, dobra, leci kit. Nie dam rady. Ta? To patrz. To patera. Okej, dorzucę was jeszcze trochę. Będzie trudno, mówicie. Dobra, zobaczymy. Okej, to zobaczymy, ilu mi się uda rozwalić. Przynajmniej. Ten jest offline. Adaś pierdzi, jest offline, do tego dorzucę. Dobra. Dziękuję za kolejną rejestrację. Bardzo mi miło. Kolejna rozegrana gra. Gracza zarejestrowanego z moim linkiem. Dobra, lecimy. Kocham tą muzykę. Dobra. Jest stresik. Malutki. Jedziemy. Dobra. Pojadę na most. Będę strzelał z mostu. To mi się wydaje najsensowniejsze. Z Karmagedonu ich? Tak, taki mam też plan. Spotkajmy się na moście. Jadą. Dobra, lecimy. Oj! Okej. To jest mniej damage'u niż się spodziewałem. Nie jest dobrze. Ale okej, ich działka nic nie robią. Spoko, 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 ich działka nic nie robią. Jadą! 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 Jaki wężyk! Ej, dobra, jest git, jest git. Tylko cofać cały czas trzeba. O, jak mnie z tyłu złapał! O, o! Okej, oni są sprytni. No, I got this. Muszę go naprawić. O, cholera. Okej, mój tył. Mój tył. Mój tył! Mój tył! Nie mogę jechać! Mogę tylko strzelać! O nie! O. Moje te... Okej. Okay. W ogóle zobaczcie, ile mam rozwalonych części w lewym dolnym rogu. Wszystko. Okej. Okay. Trzy Cromwelle, to będzie to. Albo cztery nawet, Left 4 Dead. Tryb zombie. Ustawcie sobie, kto ustawi sobie Cromwella pierwszy, tego dodaję do mnie. Okej, okay. Age of Burgundy już ma Cromwella. Dziękuję za kolejną grę rozegraną. Trzy, jeszcze czwarty. Jeszcze czwarty mi potrzebny. Dziękuję serdecznie. Dobra, mamy czterech. Cztery Cromwelle i reszta będzie... Dziękuję, 34. Ciekawe, czy dzisiaj bijemy ten cel. Przecież dużo ludzi jeszcze do, dociąga grę, więc...
Znaczy 300 raczej nie wbijemy dzisiaj, ale jeśli w 100 wbijemy dzisiaj, to będę przeszczęśliwy. Bo myślę, że jest to możliwe. Okej, okay. Czy wszyscy już mają swojego 4 TP? Czy wszyscy już są w swoim 4 TP? No jeszcze ten. Oj. Chyba mamy za... Czekaj, bo ten mi wy... Left? Hej, czemu wyłączyłeś Cromwella? Inną mapę daj. Tylko, że ta jest mapa, która pozwala na najwięcej tych. Ej, czemu się wykrzaczacie? Co wy? Ustawcie te czołgi i nie zmieniajcie. No ten to nie. Dobra. Okej, okay, 4 Cromwelle. I taki team. A już nie mogę dodać. Dobra, to jest max. 30. 4 TP kontra 4 Cromwelle. Znowu ktoś zmienia? Nie, dobra. Start battle, lecimy. Drugie tiry jeszcze nie. Ta muza. Za zmiecze i sandały. Okej. Okay. Wszystkie Cromwelle do mnie. Musimy znaleźć miejsce, z którego będziemy się bronić. Okej, okay, chodźmy do naszej bazy. Jedziemy do naszej bazy. Jedziemy do naszej bazy. Spotykamy się w naszej bazie. Ale to jest zajebisty tryb w ogóle. Powinien być oficjalny tryb. Dobra, widzicie to podwyższenie tam, gdzie jest Agent of Burgundy? To jest nasz last stand, stamtąd strzelamy. Ustawiamy się takim pasem. Będą jechać na nas. Stąd ich walimy. Okej? Okay? Odwracamy się przodem i lecimy. Widzicie ich? Jak coś, to pod T można zaznaczać, jeśli ktoś jedzie albo coś. Chociaż na pierwszy tir zrupanie te same obecne 4 TP. Tylko, że przecież one przed chwilą wygrały. Jest szansa, że i teraz wygrają. Że te Cromwelle są idealne do tego, że one mają swoje słabości też, takie, które można wykorzystać. Gdzie oni są? O! Ale to było filmowe. Jedzie. Nice. Tu jest. Mały śmierdziel. Czym? Kto? Kto we mnie walnął? Co to było? Co? TP mnie tak walnął? Szaleliście chyba. Dziękuję bardzo. Kolejną rejestrację. Okej, okej, z lewej, z lewej, z lewej. Kończę go, podjadę tam. Dobra, nie powinienem w sumie, nie powinienem się cofać. Przepraszam, wracam. Co on pisze teraz? Co to znaczy teraz? O mój Boże! O mój Boże! Nie! Najazd na Rohan! Chłopaki, uważajcie! I dziewczyny. I osoby czołgowe.
Moja lufa. Pa, jak siedzi tam skubany, co on ma? Jest! Garam. Czuję się jakbym w kampanię grał. Ej, z lewej, zobaczcie ile ich jest. Za nami! No nie! Przejadę go. Bam! Siema, kasek. Dobra. Zobacz tego gościa. Kurczę. Kurde, zbyt pewnie się poczułem. Nie, tylko nie moja dupa. Osłaniajcie mnie. Niedobrze. Dobra. Lecę na tył. Tam z tyłu nas. Skubany. Krycik. Ale szczęściarz. Dobra. Wbiegał we mnie i wybuchł. Nawet nie zauważyłem tego, nie poczułem. Ile ich zostało? Trochę ich jeszcze jest. Jeśli się podobają czołgi. Wymyśliłem najlepszy tryb. 4 Cromwelle kontra 30 najgorszych polskich czołgów. No, jak się skrada. Okay, okazuje się, że 4 Cromwelle to może być za dużo. Chyba trzeba będzie zrobić 2. Siema. Chciałem naprawić te. Teraz to już jest taki hunt bardziej niż obrona. Dobra, jak coś, możecie przejmować flagę. O, dwie drużyny z... Okej, dwie drużyny z 2 Cromwellami, reszta to 4 TP. To może być to mogłoby być fajne. Czemu mi na mapie pokazuje, że tu jest czołg? Ogląda Summer Game Fest? Tak, będę odpalał na pewno. A, tam był sobie wykryty, okej. Ciekawe co robią. Oho! Hej. Jadę po niego. Jakieś predykcje na Summer Game Fest? Marzenia? W sumie żadne. Zakładam, że Deadlocka pokażą. Wreszcie trailer. Chociaż to pewnie, nie, wydaje mi się, że Valve jak dropnie trailer Deadlocka, to już zrobi otwartą betę. Ale to nie jest jakaś gra, która jestem super podekscytowany.
Half-Life 3? I wish. Valve musiałoby robić dalej gry, żeby wyszło Half-Life 3. Ty, gdzie on jest? O! Ej, tu są dwaj! Dobra. Co, pełne gacie. Tam jest kolejny, gonię go. Jeszcze trzech! Skyrim 6. Nigdy nie zobaczymy kolejnego Elder Scrolls, mówię wam. Uważam, że to jest scam. Uważam, że Elder Scrolls kolejne po prostu nie powstanie. Nigdy. Kurczę, coś źle pojechałem chyba. Złą zjechałem. Ponoć jakieś Borderlands nowe. O kurde, kapują, kapują. Jest gostek! Dobra. Zostało ich dwóch. I 5 minut gry. Oho. Ten jeden mi uciekł wtedy. Powiem ci szczerze, Kasak, że nie ma chyba dużych gier, na które bym czekał już. Mam wrażenie, że już nie potrafię się w ogóle ekscytować nowymi ogłoszeniami. Dopiero jak gra wyjdzie i mnie zainteresuje, wtedy jestem jakkolwiek zainteresowany. W sensie... gdy zobaczę już, jak działa, gdy wyjdą już recenzje. Natomiast nie ufam już żadnej zapowiedzi, w żaden sposób. Nawet nie tyle nie ufam, co już mnie po prostu nie ekscytuje, jest ich zbyt wiele. 30 lat be like? Nie, myślę, że bardziej stan gamingu be like. No i może też ten, jakby no... nie wiem. Dobra, masz rację, masz rację. Masz rację, kto co mówiłem się zesrał w gacie, gdy zaczął Titanfall 3. Fakt. Ja tam jakiś krzaku siedzi ten. Ten pierdziel. Dziś ty nie obchodzisz stan gamingu do. To prawda, jakby w dzieciństwie mnie w ogóle nie... nie opierałem się w ogóle na zapowiedziach gier. Co do tego, jak bardzo na nie czekam. W dzieciństwie po prostu dostawało się fajną grę, bo kolega zagrał i powiedział, masz płytę, nie? W dzieciństwie gry się dostawało tak, że... słyszało się, że jest dobra gra, bo koledzy grają. I czy to się o wiele różni od tego, jak teraz konsumuję gry? Commander AFK. Kurde, bazę! O cholera! Ale driftcik. Wracam tam! Kampuje mi flagę, mam minutę 20 na dojechanie do bazy! Hotline Miami 3? Nie wiem, czy Hotline Miami potrzebuje sequela. O cholera! A, to moi kapują. Dobra, w sumie... dobra, to kapujcie, kapujcie. Ja głupi, sorry. Problem jest taki, że technologia już prawie się nie polepsza. Wiesz co? Okej, okay. Ślepym zaułkiem jest... realizm, nie? W grach. Graficzny. Natomiast uważam, że technicznie jest jeszcze dużo do ulepszenia. Czy grałeś w Teardown? Wyobraź sobie, że każda gra jest na wokselach i wygląda tak jak ta. Wyobraź sobie, że ta gra jest na wokselach, nie? I wygląda tak jak wygląda. I normalnie jest tak, strzelasz, nie, i robisz dziurę.
to jest coś, co jest osiągalne pewnego dnia. Jep. Ej, dobra, przejmiemy już tamten ich punkt, bo tutaj się nigdy nie doczekamy niczego. Oj nie, Toma, to niestety, tamta seria. Pomimo tego, że miała pewne zapędy, żeby robić to, o czym mówiłem, to nie, gdzieś się, kurde, pogubili kompletnie. Niech ktoś pomoże skapowaniem, bo nie zdążymy. Trudno. Gdzie oni są? A jeden został. Lewy. Gdzieś siedzi ukryty. Dobra. Co, pojawi się nagle? Wyjdzie z tej swojej nory, czy nie? O cholera. To trzeba było się trzymać, pasów nie założył i ma. Ajajaj. Remis. Dobra, wiecie co? Okej. Jeszcze raz ten tryb, ale dwa czołgi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie tak się robi wyliczankę. Ene, due, rike, fake, torpo, barbo, sosek, teus, teus, kosmeteus, raz, dwa, trzy, sorry. Raz, dwa, trzy, sorry. Chociaż wiecie co? Dobra. Was dwóch zostaje, a ja dołączam do drużyny 4TP. Dobra. Hełm czołgisty, czołg hełmisty. Fakt. Mogłem. Dobra, ile? Polish Pope Dope, ustawię tego czołga, bo zaraz zaczynamy. Kolego! Dobra, dam szansę innym. Git 30. Tomek Pol. Tomek Polska. Co ty tam widzisz w tym menu, co jest tak... No, Cronwella sobie ustawiłeś. No wiesz co? Nie ma takich rzeczy. Dobra. Battle. Lecimy. To nie jest 4TP! Arkanoid. Ale scam. Dobra. Moja drużyno. Mam pomysł. Okej, okay, zbierzmy się wszyscy na naszej hałdzie. Zepchnąć Niemca ze skały? Tak. Po pierwsze, wyeliminować dziką jednostkę. Dobrze, teraz spotykamy się przy naszej fladze. Spotkanie przy naszej fladze. Kolego, uważaj tam.
Kto to był? To był Niemiec. W niemieckim czołgu Arkanoid dołączył. Dobrze, nie strzelajcie do siebie. Jeśli ktoś strzeli do Polaka, to reszta Polaków strzela do niego, okej? Okay? Jasne? Takie są zasady, dobrze. Wszyscy ustawiamy się w tamtym kierunku. Ja będę prowadził szarżę. Ustawcie się za mną w takiej konkretnej grupie. Robimy im taki zergrasz, którego będą trzy pokolenia w przód żałować. Okej? Okay? Okej. Jazda! Ej, zejdź! No, co blokujesz, kolego? Za nami! Zawrót, zawrót, zawrót! Jedziemy! O cholera! Rasujemy ich! Raz Cromwell, raz Cromwell! Jedźcie za mną, jedźcie za mną! Zajdziemy ich z tej strony! O nie! Tam jest, tam jest! Dawaj go! Dawaj Brytola! Au, nie we mnie, nie we mnie! Rasujemy go! Dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze, gadawajcie go! Zetnijcie mu drogę! Jest! Uda się! Mamy go! Pakujcie w tył! Uważajcie na drugiego! Otoczcie go, żeby nie mógł się ruszyć! Dobrze! Tak! Polska! O cholera! Wali do mnie! Pomścijcie mnie! Jest! Jeden padł, drugi padł! Mamy to! Gratulacje, użytkowniku. Dobra, zwiększamy ilość Cromwelli. Ej, co to jest? Flus? Co to jest? XEBR-105? Dobra, dawaj jednego takiego kontra nam. Zaraz się, Gostku, przekonasz. Dobra, zróbmy tak. Dziękuję. A nie, to w grze akurat. Dobra. Któryś jeszcze? Jeszcze jednego mogę dodać. Na rappelen. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Nie wiem, co to za X, ale... Chłop gra mechem. Damy radę, ja wierzę w nas. X110 tir, tak. Najwyższy poziom czołgu, dobra. Plus pisze na czacie, patera. Okej. Okay. Dobra, trzymamy się razem. Wszyscy do flagi. Zbieramy się w ekipę na naszej fladze. W kupie siła.
Iki Sreki pisze, dziwię się, że tak zajebiście mi się ogląda World of Tanks. To jest najlepszy komplement, jaki mógł dostać streamer. Dziękuję. Dobra. Zapraszam. Przegrupowanie. Okej, okay, więc tak. Nie wiem, jaka jest jego strategia, nie? Ustawcie się wszyscy, chcę laudację zrobić. Nie wiemy, jaka jest strategia naszego przeciwnika. Dlatego będziemy krążyć w jedną wielką masą. Możemy się troszkę roznieść. Troszeczkę. Natomiast gdy tylko go zespotujemy, wszyscy musimy się wpakować w jedną wielką masę i go zraszować. Okej? Okay? Dobra. Więc teraz jedźcie za mną, przejedziemy przez most. Nie ma sprawy. Zrozumiałem. Dobra. Czas naszego zwycięstwa, nazwiemy godziną... Za nami! O kurwa! Uwaga! O, jedzie! Dobra, dobra. Wracamy i rasujemy go. Musimy go zablokować. Wszyscy. Wszyscy razem. Musimy go zruszać. Nikt nie stoi w tyle. Musimy go po prostu złapać. O, skubany, co on robi? O mój Boże! Nie! Co to jest? Metal Gear! Ej, dawajcie go, dobrze jest. Zobaczcie, już trochę zeszło mu... Paliwo nam się skończy! Jezu, jak on grzeje! Dobra, nie zaatakował na razie żadnego. Ej, jest tam szansa, zobaczcie, jak on traci! Dobrze, dobrze! Musi zacząć nas atakować, albo chip damage go zje. Ktoś ma działo ustawione na 4 TP. Też powinienem go ustawić. O cholera! Zmęczymy go, dokładnie. Nie ma szans. No i co, Flus? Mówiłeś, że patera, a co? No to patera! O! Ale siekło coś. Chłop pick-upem przyjechał. O, 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 o! Skubany. Kurde, jak go zatrzymać? Okej. Okay. Stanę mu na drodze. O nie, czekaj, on zatrzymał się! Wraca? Ustawmy się w wielkiej linii. Nie wyminie nas. I co, kurde, złapiesz go? Jakby, co zrobi twój jeden mały czołg z nim? Ale pierdziela. O Jezu. Silikot kosiarki ledwo wyrabia na tych podjazdach. Ktoś się rozbił. Co za debil. Trochę rozwagi. Nie skaczcie tutaj, bo znowu się rozbijecie. Tu trzeba zjechać. Patrzcie, tu jest droga normalnie. Boże. Ja go na oczy mi nie widziałem. Nie wiem, czy on istnieje w ogóle. Gdzie on jest? Tam się schował. O! Ale hukło! Ale hukło!
Będziemy przejmować bazę. A gdzie on jest? Zniknął? O Jezu, jaka fajna woda tu jest w ogóle, zobaczcie. Ale fajne! Dobra, tam pojechał. Czekaj, mordziaty, ja podjadę tędy. Naokoło trzeba, panowie. Wojna dzieje się gdzieś indziej. O, Flus rozwalił kolejnego. No właśnie, Flus, jakby kręcić ty potrafisz, nie? Ale żeby dorwać kogoś, to tak ciężej, co, kolego? Taki spryciara. Ło! Brawo. Brawo. Który taki spryciarz był? No, Flus, co masz do powiedzenia? Miałem ammo w czołgu na może połowę was wszystkich. A jednak połowę nie zabiłeś, więc... Drugi tir czołgu chcecie? Czy ja mam drugi tir jakiś? No i ja mam trzeci tir tego. To był research, a nie mam blueprintu. Okej. Słuchajcie, staram się działać z tym, co ma każdy gracz, nie? Zawsze jest tir pierwszy jakiś czołg. Jo, ewentualnie trzeci tir teraz. Chyba że robimy wielką bitwę na Cromwell. Po prostu. Wielka bitwa na Cromwell. Szósty tir. O, czekajcie, muszę wywalić wszystkich i będę dokładał później. Tutaj to akurat gracze z Kodziku, które mają tutaj, mają Cromwell. Więc na razie. Tylko moi widzowie, którzy założyli nowe konta. Ja, że ktoś już miał Cromwella wcześniej. Ale będzie noobfest. W sumie dobrze, bo też wiele lepszy nie jestem. Pa jaki skubany, Cromwella normalnego wziął, się, że nie zauważę. Cromwell B. To jeszcze ma Cromwell B, dobra. Żyjemy w popieprzonych czasach. Dyskryminacja dla nieposiadaczy Cromwella. Zrobimy jedną rundę taką. Pa, zobacz, prawie go wrzuciłem. Widzisz, Tomek? Oj, ten Tomek to jest... rozrabiaka. Dobra, chyba wszyscy. A tu jeszcze jest Cromwell. Ktoś jeszcze ma Cromwella B. Jeszcze jeden mi się przydał. Już nikt nie ma. A ty co zmieniasz znowu? Ty! Dobra, czekajcie, wiecie co, muszę... muszę zdjąć hełm. Tomek Polska ma? Jo! No nie! Come on! Dobra, chyba wszyscy. Tak, dołączyć możecie, biorąc team training, wyszukując mój pokój, Bartek ŚTGF, na EU2. Dobra.
Dwa teamy. Lecimy. Dobra, nie? Ta muzyka. Tomek Polska klaszuje gierki, go nie wziął nawet. Możesz też spojrzeć na to z innej strony. Tomek Polska jest kamperem, który chowa się do ostatniej sekundy. I dobra, teraz jest normalny gaming. Jestem trochę przerażony. O, uwaga! Ej! Panowie! Tomek Polska jest zbyt OP na ten tryb. Oj! Jadą! No kurde! Ty, MP! O, pomysł mam. No cholera jasna! Franek! Dobra. Mamy to, nie martwcie się. Wybaczam wam wszystkie wasze błędy. Jestem w stanie poświęcić mojego dla dobra drużyny. Patrzcie to. Au! Ej, nie fair. Cholera, cofam. Co jest? Jak on mnie tak wali? A w tych krzakach siedzi. Skubany. To ja dam moim to rozegrać jakby. Tam jedzie. Patrz to. A! Armor not hit. Nice! Ładnie. Tu jeszcze wyjeżdża. Tam jest. Jak się czai gąstek. O! Pa, tego. Cholera, mam mało HP-ków. Ej, dobra, zajmijcie się tym, co? Franek. O, od tyłu jadą. Dobra, spierdzielam stąd. Co oni robią? A, ten się ukrył za... O! Uff! Stream snipe? String sniper? Kurczę, przeleciało za jego wieżyczką. Nice! Nice! Dawaj, no. To jest Lazy Moody. No, dawaj. Lecimy. Walka. O cholera. Nie fair. Bardzo nie fair. Kto tam jeszcze się bawi? O mój Boże. Ej, czy my przegrywamy? Franek Warzywa został ostatni. Franek, uciekaj. Nie.
nie! Spaliło mu czołg. Dobra, wiecie co? Tomek, Polska, mam pomysł. One v one. Tier 6. Co ty na to? Twój Cromwell kontra mój Cromwell B. Gdzie on jest? Dobra. Poziom Polski. Studzianki. 1v1 w studziankach, Tomek Polska. Lecimy. Zobaczcie, jak wygląda polska wieś. Musiałem snopa rozwalić. Super są te modele, Boże. Te mapy są piękne w ogóle, nie wiem. Wyglądają tak. Jeszcze ten kościółek polski. Maryjka. Śliczna jest ta gra. No i co? Dobra, przejmę mu chałupę. Kurde, który pierś tam wjechał? Cholera, on ma więcej czasu! Nie! Muszę go powstrzymać! Będzie remis? Dobra, no to jak ma być remis, to... Walę to. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Nie akceptuję remisu. Wolę przegraną niż remis. Jadę po ciebie, Tomek. Polska. O! Dobrze. Zrezygnował też. Ma honor. Dobrze. I ten driftik czołgiem kocham. Okej. Gdzie jesteś, kolego? Jest! Dobra, lecimy. Bany. Się ustawił. Oj, ty, Tomek Polska już to chyba grał. Znaczy na pewno to grał, bo ma Cromwella. Make your own way. A nie, to on mi! Kurde.
Zwariuję. Rasztomek, rasztomek. Co my kurwa robimy? Pato. Kurde no! Jak mnie robi? Aha. O cholera. Jest! Krycik! Krycik, krycik. Tak, jak Tomuś wygra, to może brać swojego Cromwella do armii Cromwellów B. Zgadzam się. Podoba mi się, że to oglądacie z perspektywy Villana. No gdzie? Rasuje mnie. Rasuje mnie. Przeładowanie mam długie. Mam strasznie długie przeładowanie. Bo miałem ammo track rozwalony, cholera. Bany. Jak bejtuje, pa jak bejtuje, pa jak bejtuje. Pa jak bejtuje. Cholera. Jezu, jakie to jest stojące. Gdzie on jest? Stresuje się, cholera. O, jedzie, jedzie, jedzie. Później dziękuję za suba, ale mnie bejtuje. On mnie tak bejtuje. Nie trafiłem! Nie!
Tomek Polska. Okej, okay. Możesz... Twój Cromwell może dołączyć do Cromwellów B. Okej, jak działają klanówki? Chcę zagrać klanówkę, że z klanem gram. Jak to działa? Personel. Okej, to są moje... To jest mój team. To są moi ludzie. To są moi ludzie. Okej. Tour missions. Akceptuję ktoś podanie do klanu. Aha, bo ja to muszę ręcznie też robić. To nie jest tak, że to się... Chłop w lobby, myślę, że jesteśmy multikontami. W jakim celu byście mieli być moimi multikontami? Jakby... Co by to miało... Jakby to miało działać? Ojo, są podania do klanu. Nie wiem, jak dodać. Byś grał sam ze sobą, ale... Przecież nie ma expa za te... drużynowe te. Jakby to miało działać? Tak, jesteście... No tak, jesteście wygenerowani przez Generator Friday. Kiedy karaoke? Karaoke? Co my teraz może być? To zrobię tak. Czekajcie. Jak to zrobić? Była jakaś playlista karaoke Bartka, pamiętacie to? Ktoś zrobił. Mogę po prostu puścić na nowe. Na nowo. Było na Discordzie na pewno. Jest, karaoke z Bartkiem się nazywa. Autorstwa Wika 123. Biciem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Dobra. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc zdaniu tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia ja grosze. Jednak losu żal, że ja obydwa grosze noszę. Jak to będzie z zapisem? Myślę, że zapis będzie tak, że pierwsza część zapisu z World of Tanks będzie na YouTubie normalnie. Tak? I jeszcze raz zapraszam do skorzystania z mojego kodu. Jeśli to oglądacie na YouTubie, jest w opisie i w komentarzu przypiętym. Jeśli chcecie dołączyć do kolejnej zabawy, takiej jak mieliśmy przed chwilą, z taką ilością graczy, jak najbardziej zachęcam was.
Będą jeszcze w tym miesiącu kolejne takie streamy, więc hej, rejestrujcie się z moim linkiem, przez mój link rejestrujcie się i będziemy grać wspólnie. To po pierwsze, no, a po drugie, reszta tego streama będzie dość pewnie wyciszona, ponieważ będziemy śpiewać karaoke, więc to trzeba być na streamie. Będziemy dalej po prostu grać klanóweczki, jeśli ktoś by się zastanawiał, co będziemy robić. Okej, lecimy dalej.